W tym szczególnym dniu nauczycielom należałoby życzyć samych zdolnych uczniów, którzy będą chcieli pracować nie tylko na lekcjach, ale także w domu, którzy będą zdobywali laury na olimpiadach przedmiotowych, bo to jest duma każdego nauczyciela. Myślę, że nauczycielom trzeba też życzyć wytrwałości, spokoju wewnętrznego, aby doba miała 48 godzin, ponieważ wbrew temu, co się mówi, że nauczyciel pracuje tylko 18 godzin, w domu spędza nad klasówkami mnóstwo czasu i to tylko ci, którzy mają w rodzinie nauczycieli, potrafią to zrozumieć i z pewnością to zaświadczą. Myślę, że należałoby też życzyć dofinansowania szkół, żebyśmy mogli kupować nowoczesny sprzęt, żeby w każdej sali był nowoczesny telewizor LCD, żeby w każdej sali był nowoczesny laptop, rzutnik, tablica multimedialna, żeby ta szkoła rzeczywiście przybrała miarę tej pasującej do XXI wieku. Ja myślę, że nasza szkoła wkrótce taką się stanie, bo szykujemy się już do przeprowadzki, która ma nastąpić we wrześniu i wszyscy odliczamy dni, tygodnie, a nawet godziny od tego momentu. Jakie znaczenie ma dla nauczycieli właśnie ten dzień, to spotkanie tutaj z prezydentem i z innymi kolegami? Myślę, że jest to dzień niezwykły. Dzień, w którym mamy okazję na chwilkę się zatrzymać w tym codziennym pędzie, bo a to próbne matury, a to klasyfikacja. Każdy z nas ma mnóstwo zajęć i wtedy właśnie mamy czas, żeby ze sobą porozmawiać, żeby złożyć sobie okolicznościowe życzenia. Jest to także czas do takiego nieformalnego spotkania z władzami miasta, z naszym prezydentem resortowym, a także z prezydentem głównym. Wówczas najczęściej nie mówimy o tym, co nas boli, bo to taka uroczysta chwila, ale mamy okazję się nieco do siebie zbliżyć, poznać się z tej mniej formalnej strony. No i przede wszystkim życzyć sobie wszystkiego dobrego. Dziękujemy.